Witam serdecznie kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału. W dzisiejszym odcinku wielu kolegów dzwoni w sprawie gołąbków młodych, no i szczególnie też dużo pytań jest właśnie o młódki z mojego szaleńca, więc przedstawię tutaj w tym filmie parę młodziaków. Na tutaj szczególnego młodego, bo znowu kolejny młody mi wyszedł z szaleńca, taki rudy, ale to rudy płowy, a jest kolor fantastyczny. Nie wiem, czy to film do końca oddaje, ale przepiękny. O, uciekł. W ten sposób ten młodziaczek, o, w ten sposób wygląda, taki bardzo jasny niebieski z czerwonymi nalotami. Także w takim wieku mam teraz młode, kilka młodych z rozpłodu odkładam, ale wszystko w dalszej części filmu, także zapraszam do oglądania. Witam serdecznie. Tutaj przenoszę z gołębnika rozpłodowego gołąbki do woliery. Samczyki, samiczki osobno. No i młode wychowane. Tu na przykład jest imbredzik na szaleńca. Zresztą o, te młode pokażę, jak wyglądają. O. Młodzież z rozpłodu. Także młódki z rozpłodu wychowane. One są do nabycia, te młode. Jeden. Tu jest drugi. Tak samo stare gołębie, już rozpód z nimi nie jest prowadzony. Tu wnuczka szaleńca. To jest matka jednego z tych młodych. Tu kolejny imbredzik. Także to są jeszcze tutaj sztolka stara, te gołąbki młode, a jak ktoś będzie ich chciał, to także gołębie rozpłodowe będą do nabycia. Tu jest imbredka na szaleńca, córka trzynastki, brat razy siostra. No a tu są samczyki, idą do przedziału samczyków. No a tu jest przedział samczyków. Także tak samo, o, tu rudzielec, brat szaleńca, zresztą dwóch braci szaleńca, jeden brat szaleńca, drugi brat szaleńca, o, są bracia szaleńca, tu kręci się sztol, tu syn szaleńca jest, rudy imbred, tamten też jest na szaleńca. Tu jest sztol razy szalona, a same takie kubuś stary. Także one tutaj już będą odpoczywać. No a w gołębniku rozpłodowym tutaj szpital już odwiedziłem w celach indywidualnych. Tu samiczki dwie zajechane, tu samczyki akurat roczne. Ostrość się nie łapie. A, nieważne. Siedzą i będą się kurować, żeby dołączyć do drużyny po ostatnim locie, dosyć ciężkim. Tu jeszcze jedna para, która została, bo mają takiego podrostka. Sztol. Także młódki dorastają. Tutaj w gołębniku rozpłodowym idę karmić. Młódki tutaj już wyglądają, czekają na jedzonko, biegają sobie po ziemi, także te młódeczki będę wyłapywał. W gołębniku rozpłodowym cały czas jest wiadro z granulatem, a młode będą dostawać granulat AdenoStop, młode, żeby po prostu tego adeno nie dostawały. Można zobaczyć, jak młódki wyglądają, pięknie wyrosły.
Ja już rozpód powoli rozdzielam. O, tu młode siedzi po palarskim, niebieski. O, tu jaki z Werkamena po córce Tesli. Jaki młody, przepiękny, czerwony. Nie widać tam żynoklikłe, one są jeszcze trochę mniejsze, więc nie będę ich zabierał. I tu je odkładam do przedziału. Tu Paulina ma mewki, będą tu też kilka pocztowych. Idą tu na odłożenie, na przeczekanie. Paulina ich tu będzie karmić. O, tu rozpód karmimy. Wyłapiemy zaraz mutki. O, tam widać białaski. O, tutaj wnuki Van Luna, ale kurde, ten wyszedł przepiękny. Ale jarzębiatek, pokaż się. Ale wyszedł. Ciekawy. Także tak wyglądają młodziaki, które zabrałem z rozpłodu. No i one tu będą oblatywane. Już część przerzuciłem. Idę po koleje inne. Akurat z dwie klatki się teraz nazbierało tych młodych. No i też paskudna pogoda. Jadę po mojego gołąbka. Hodowca Orzeszu, oddział Orzesze, zgłosił mi mojego gołębia, który właśnie nie zdołał dotrzeć do domu. I u niego tutaj karton przygotowany mam, żeby go zabrać, więc pomogę mu dotrzeć. Odbiorę, nie jest aż tak strasznie daleko, także tak powinni hodowcy postępować, że albo odkarmić, albo zgłosić gołąbka. Więc o, jaka woda, trafiłem na dość mocną burzę, także ulewa straszliwa akurat. W sumie może już mi to pasuje, bo tak bym gołębi nie oblatywał w takich warunkach, bo jak widać warunki drogowe są ekstremalne. Mocno tutaj burza na naszym terenie. Akurat przejeżdżam przez nią drugi raz, bo jechałem w jedną stronę, tu na nią trafiłem. Teraz drugi, na tej kałuże wody. Droga jest cała pokryta wodą. Pomału jakby jechał rzeką, a nie drogą. Tak to wygląda. Ale tu gołąbek się odnalazł. Minimalizuje straty. Dziękuję za uwagę. Dobry lot.